Wojciech Maksymowicz, światowej klasy neurochirurg, były minister zdrowia, obecny kierownik Kliniki Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Ale ten wybitny specjalista ma też pasję zupełnie niezwiązaną z medycyną. Panie profesorze, pamięta pan ten moment, czy może jakiś konkretny obraz, który był tym pierwszym, który pana ręką stworzony został? Ojciec, który był projektantem, inżynierem budowlanym i dorabiał sobie nieraz w domu na fuchach tak zwanych, czyli robiąc projekty jakichś tam obiektów, nie miał czasu na wykańczanie, na jakieś elewacje i pierwsze pieniądze zarobiłem chyba jak miałem 12 lat, bo miałem zrobić elewację, projekt kolorystyczny. W którym momencie to hobby czy to zamiłowanie stało się pewnego rodzaju pasją, tą dzisiaj pozazawodową możemy powiedzieć? Malowałem w liceum, potem już trochę mniej na studiach medycznych, to pochłania, że i praca zawodowa również, chociaż już potem znowu jak z dziećmi jeździliśmy do Pasymia odpoczywać, cały miesiąc zwykle tam spędzaliśmy, to była okazja, żebym mógł znowu malować. Przede wszystkim brak wolnego czasu, to było ograniczenie. Jak tylko się pojawiała taka chwila odpoczynku, to zwykle łączyłem to z malowaniem, to prawda. Traktuje pan poniekąd trochę tę swoją pasję czy sztukę jako pewnego rodzaju odskocznię od niezwykle trudnej profesji i niezwykle trudnego organu, z którym pan na co dzień pracuje, jakim jest mózg właśnie. Tam kwestia chyba nawet części dziesiętnych, jak nie setnych milimetra, które mają wpływ czasami na przebieg operacji. Tutaj trochę można sobie pozwolić na większą nonszalancję, w dużym cudzysłowie mówiąc. To oczywiście w mózgu operujemy w ramach tego, co natura stworzyła. Ja mogę kreować coś, mogę rozszerzać, mogę. Ale już chodzi tutaj raczej technika chyba odgrywa rolę, to znaczy, że ja operuję mikrochirurgicznie, czyli pod mikroskopem i mam dosyć dużą precyzję ruchów wyćwiczoną, to inaczej nie można. Czy to mózg, czy kręgosłup. Natomiast w malowaniu to się przydaje, tak? Pewność ruchu i pewność decyzji. Ale przede wszystkim odpoczywam wtedy bardziej. Dlatego też nie mam za dużo czasu, ale jak już jestem na urlopie, to zawsze biorę ze sobą dużo farb, papieru do akwarel, czy też jakichś tam tych blejtramów do malowania. Dostrzega pan w sobie jakąś taką może charakterologiczną trochę zmianę, czy też może innego rodzaju reakcję na jakieś trudne sytuacje właśnie przez to, że jest ta odskocznia, jest to coś, co poza pracą człowiekowi daje ten moment odprężenia? Znaczy inny rodzaj satysfakcji na pewno i poczucie takiego rzeczywiście wyluzowania w momencie tworzenia i potem znowu właśnie ta satysfakcja, zawsze połączona z jakimś lękiem, ale ponieważ nie jestem zawodowcem, to nie muszę się za bardzo przejmować, czy komuś się bardzo będzie podobać, czy ktoś to kupi, bo ja nie sprzedaję przecież obrazów, poza sytuacjami, że w jakichś aukcjach charytatywnych były sprzedawane, żeby poprzeć jakąś ważną społecznie inicjatywę. To się zdarzało. I tyle. Także nie mam takiego, to jest dużo łatwiej niż moi przyjaciele zawodowi plastycy, którzy z tego żyją. Zdarzyło się panu profesorowi jakąś tematykę medyczną na płótno przelać, czy to raczej zupełnie odbiega od tego, co pan tworzy? Nie, raczej medyczne nie. Właściwie mam takie głównie trzy nurty, można by powiedzieć. Jeden to jest właśnie akwarela i to jest głównie pejzaż, ale również akwarele używam też ostatnio do jakichś takich alegorycznych obrazów. Natomiast drugi nurt to jest taki jednak jakaś refleksja religijna. To jest ta droga krzyżowa, to jest postać Chrystusa, jak nazwałem rekwiem. Inne. I trzeci to jest taki ogólnie alegoryczny, tak? To znaczy, tak jak tutaj, prawda, to jest akurat jedyny obraz, który akrylem namalowałem, bo chyba nie przepadam za tą techniką, chociaż ona jest trochę podobna do oleju. Jest inny rodzaj, prawda, koloru i tych warstw, ale sprawdziłem.
I to jest taki, ten niby to właściwie tak, no, twarz jest mojego wnuka, a to jest obraz nie przedstawiający to, co się działo, tylko to jest takie założenie, żeby pokazać, że ktoś młody idzie pod prąd śladów na piasku, na plaży. Czego panu życzyć na koniec? Więcej czasu na malowanie? W zasadzie tak, chociaż jeżeli więcej na malowanie, a mniej na inne rzeczy, no to by to inne rzeczy będą zaniedbane, żeby na wszystko starczało. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv